Witam serdecznie o poranku w kolejnym aceranku. Dzisiaj pochylimy się nad bardzo, bardzo ważnym pytaniem, które zadaje sobie mnóstwo ludzi. Zarówno wierzących, jak i niewierzących. Ale zanim pytanie, to krótki fragment Bożego Słowa. Pochodzi on z Ewangelii Jana, z rozdziału 3. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem. Dostojnik żydowski, ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? I teraz przypomnę jeszcze jedną historię, kiedy to anioł Gabriel nawiedza Marię, przyszłą matkę Jezusa, i zapowiada jej, że urodzi Zbawiciela, Mesjasza Izraela. A ona wtedy powiada: nie znam męża, nie mam męża. Jakże to się stać może? Właśnie to jest to pytanie. Maria mówi: jakże to się może stać? I nie ma logicznego wyjaśnienia dla jej pytania. Nie może urodzić, skoro nie ma męża. Nie pojawi się żadne dziecko w łonie matki, jeżeli najpierw nie było stosunku seksualnego. Jakże może urodzić się Zbawiciel? Dojrzały już człowiek, trudno powiedzieć, że starzec, ale dojrzały już człowiek, Nikodem, słyszy: musisz się na nowo narodzić. Ale jakże to się może stać? Co ja mogę zrobić? W jednym i w drugim przypadku mamy do czynienia z ludźmi, którzy stają wobec pewnej informacji, bo jakże to inaczej nazwać, i rozkładają ręce i są absolutnie bezradni. I mówią: to się nie może stać, to jest niemożliwe. Maria mówi: nie mam męża. Nikodem mówi: co mam zrobić? Wejść do łona swojej matki, wyjść z powrotem? No sam jakby podkreślił absurd tego, co przed chwilą usłyszał. Ileż to razy, bracia i siostry, w naszym życiu dochodzimy do, wydawałoby się, ściany i mówimy: nie da się, nic nie można zrobić. Jakże może coś się teraz stać? Ale pamiętacie, ile razy w życiu tak było? A ile lat minęło od tego czasu? Żyjecie. Jakieś wyjście się znalazło. Lepsze, gorsze? Jeżeli to było Boże wyjście, to po dziś dzień chwalicie Boga. Jeżeli to było jakieś ludzkie wyjście, to po dziś dzień przeklinacie tę chwilę. Chcę dzisiaj powiedzieć, moi kochani bracia i kochane siostry, że kiedy stajemy przed Bogiem i kiedy my naprawdę pragniemy życia z Bogiem i kiedy Bóg objawia nam siebie, to powstają bardzo proste pytania. Co ja mogę zrobić? Jakże to się może stać? Przecież to jest niemożliwe. I ci wszyscy, którzy mówią, że życie z Bogiem to jest prosta sprawa, w tej sprawie się kompletnie mylą. Otóż, żeby żyć z Bogiem,
trzeba się skonfrontować z tą rzeczywistością. Co ja mogę zrobić? Biblia mówi na przykład, nie kłam, skoro idziesz za mną, naśladujesz mnie, mówi Jezus, przestań kłamać. No ale jak ja to mam zrobić? Przestań kraść, jak mam to zrobić? Przestań oglądać pornografię, no ale jak mam to zrobić? Przestań się upijać, ale jak mam to zrobić? Gdyby Bóg nie miał rozwiązania tego dylematu, to można by uznać, że pastwi się nad człowiekiem. Zresztą zupełnie słusznie, bo człowiek jest grzesznikiem, nędznikiem, a on jest Bogiem, ma do tego prawo. Ale czy to byłby Bóg, z którym chcielibyśmy mieć społeczność? Na pewno nie. Czy więc Bóg pastwi się nad nami, oczekuje od nas rzeczy niemożliwych? Czy też chce nam po prostu pokazać, że życie z Nim, że życie w rzeczywistości Królestwa Bożego jest czymś tak odmiennym, tak różnym od tego, co do tej pory doświadczaliśmy, w czym do tej pory żyliśmy, co do tej pory było naszym udziałem, że chce nam uświadomić, iż żadne ludzkie starania, żadne ludzkie zabiegi nie mogą niczego wnieść w tę nową rzeczywistość, której On jest kreatorem i w której On jest jedynym Panem i Królem. Maria powiada, jak mogę mieć dziecko, nie znając męża? Anioł powiada, Duch Święty cię zacieni. Wyobrażacie sobie, w tym momencie Maria powiedziała, aha, no to takie proste. Nie, ona nic nie rozumiała z tego. Co znaczy, że mnie zacieni? Co się stanie? Nie miała pojęcia w ogóle, o czym anioł do niej mówi. Ale wiedziała, że jest w ciąży. I jeśli ktoś z nas chciałby udowadniać, że ona to wszystko rozumiała, że wiedziała, jak to się stało, to szkoda czasu i szkoda sił. Nie rozumiała, nie wiedziała. Stało się, doświadczała tego i ona wiedziała, że kiedy Bóg mówi, to nie tylko mówi, ale się dzieje. To jest też niezwykłe, że kiedy Bóg oczekuje od nas, a my jesteśmy otwarci, chociaż bezradni, to przekonujemy się, że Bóg ma autentyczną władzę, prawdziwą władzę i ma moc wprowadzić w życie to, z czym się do nas zwraca. Mistrzu, jak mam się narodzić na nowo? No co ja mogę zrobić? Przecież nawet gdybym wszedł do łona swojej matki, co jest śmieszne, no bo jak to zrobię? I wyszedłbym z powrotem, to co, wyjdę jako dziecko? Przecież wyjdę tak samo stary, jak tam wszedłem. Czy Nikodem narodził się na nowo? Sądząc po tym wszystkim, co znajdujemy w Biblii, na jego temat, chyba tak. Ale nie stało się to w tym momencie. Pamiętacie Pawła na pustyni? Oślepnął, upadł. Co się dzieje? Pawle, czemu mnie prześladujesz? Ale o co chodzi? Kto ty jesteś? Co ja ci złego zrobiłem? Ja jestem Chrystus, a ty prześladujesz tych, którzy są moi. Czy myślicie, że Paweł, który był, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, naukowcem, intelektualistą, myślicie, że on po prostu przestał w ogóle nagle się zastanawiać nad tym wszystkim,
Nie, on zaczął się zastanawiać, myśleć zaczął. Zaczął się zastanawiać, co się dzieje. Panie Boże Izraela, co się dzieje? O co tu chodzi? Przecież wszyscy mówią, że Chrystus to był zwodziciel. To jak ja prześladuję kogoś, kogo ty, Panie, kochasz? O co tu chodzi? Coś, co niemożliwe, coś, co w głowie się nie układało, musiało się ułożyć. Wiecie, że trwało to długo. Kilkanaście lat Paweł uczył się Ewangelii. To jest zdumiewające, bo dzisiaj niektórzy ludzie mają za sobą tydzień po nawróceniu i oni już wiedzą, jak trzeba zbór prowadzić. Oni już wiedzą, jak trzeba kazania mówić. Oni już poprawiają tych, którzy mają klasyczne, biblijne poglądy, czy to na chrzest, czy to na chrzest Duchu Świętym. Ale oni mówią, nie, nie, to inaczej ma być, bo Bóg dał mi objawienie. Ludzie kochani, nic nie rozumiecie po tygodniu od czasu nawrócenia. Tak jak niemowlak nic nie rozumie, bo gdyby rozumiał, że walenie kupy w pieluchy sprawia kłopoty jego rodzicom, no to by poprosił, żeby go na ubikację wystawić. Nic nie rozumiecie. I my nic nigdy nie rozumiemy, kiedy się pierwszy raz spotykamy z Bogiem, bo po prostu jesteśmy bezradni. A kobieta rozmawiająca, Samarytanka rozmawiająca z Jezusem? Skoro jesteśmy z Jaszem, o, wreszcie trafił się ktoś kompetentny. Powiedz mi, czy tu na tej górze mamy oddawać cześć Bogu, czy tak jak tam Żydzi mówią w Jerozolimie. I czekała w napięciu na odpowiedź. Odpowiedź musiała przyjść. Albo tu, albo tam. Ona była gotowa pewnie nawet do Jerozolimy chodzić. Ale to, co usłyszała, to ją rozłożyło kompletnie. Nic nie rozumiała z tego, co się dzieje. Ani tu, ani tam. Rozumiesz? Panie, ja nie rozumiem. Jak? Ani tu, ani tam. To znaczy co? Gdzie? Jak? Ojciec jest duchem. I on poszukuje takich, którzy by w duchu i w prawdzie oddawali chwałę. Człowiek na to sam nie wpadnie. Człowiek sam tego nie wymyśli, bo człowiek chce religii. Ona była bezradna. Kompletnie bezradna. A pamiętacie Martę i Marię? Panie, gdybyś tu był, nie umarłby brat nasz. Dobrze, otwórzcie grób. Nie, nie, już cuchnie. To czwarty dzień. Otwórzcie grób. Otworzyli grób. Można powiedzieć, że Jezus czekał na ten zapach. O, ludzie potrafią wiele dać za ten niezwykły zapach. Setki złotych, czasami tysiące. A Jezus pociągnął nosem. Śmierdzi. To jest ten zapach. To jest ta właściwa chwila. Łazarzu, wyjdź. I co myślicie, że jak on wyszedł, to ludzie powiedzieli, halleluja, jak dobrze, że tu jesteśmy, tak? Nie wiedzieli, co się dzieje. Nie jeden tam zemdlał z wrażenia. Nie jednemu mu odebrało. Może ktoś tam zachorował na serce, widząc, co się dzieje. Czy rozumieli? Nie, przecież to się nie mogło wydarzyć. To się nie może dziać. To jest niemożliwe. Słuchajcie, kochani bracia i siostry, w naszym życiu nieustannie wielu ludzi powtarza jak mantrę. To się nie da, to jest niemożliwe. To się nie da przeprowadzić. Nie mamy takich możliwości. Ja się nie nadaję, ja nie umiem, ja nie potrafię. Nie, 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 nie. A zaraz następne słówko to ja. Kiedy żyjesz z Bogiem, kiedy decydujesz się pójść za Jezusem, to już nic nie jest takie, jak było. I już nikt nie jest tym, kim był.
ponieważ już nie poznajesz ludzi według ciała, ale według ducha. Iluż to rozumie? Ilu tak żyje? Ilu tak postępuje? Przykro to powiedzieć, ale wielu chrześcijan żyje na poziomie żłobka i wykłócają się o swoje racje, ale żyją na poziomie żłobka. Walą kupę w te duchowe pieluchy, siurają gdzie popadnie. No, niektórzy nawet siurali naprawdę. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale byli tacy pastorzy, co jeździli na rogatki miasta i obsikiwali miasto, bo twierdzili, że w ten sposób przejmują we władanie. No to dopiero jest żłobek. To dopiero jest żłobek. Ludzie, ratunku, gdzie my żyjemy? A życie z Bogiem, życie z Bogiem to jest coś niepojętego. Ja wam tego wszystkim życzę. Niepojętego życia z Bogiem. Amen.